Szczęśliwa dziewico, która porodziłaś Pana, błogosławiona Matko Kościoła. Ty strzeżesz w nas ducha Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Alleluja! Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Najmilsi, drodzy bracia kapłani, drogie siostry, ukochani bracia i siostry, na początku niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech kolejny raz będzie pozdrowiona, niepokalana, błogosławiona Matka oraz jej oblubieniec, święty Józef. Niech wypraszają nam potrzebne łaski, abyśmy głębiej wnikali w tajemnicę objawienia Bożego, byśmy to światło Ducha Świętego przyjęli i z rozjaśnionymi umysłami rozumieli Pisma. Bo Pan Jezus, kiedy rozsyłał apostołów, rozjaśnił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Na krzyżu modlił się: Ojcze, przebacz, bo nie rozumieją, co czynią. Ukochani, uroczystość zesłania Ducha Świętego to szczególny dzień w życiu Kościoła.
modlimy się o ten ogień i światło. I zaraz po tej uroczystości, drugi dzień Zielonych Świąt, który nazywamy Świętem Matki Kościoła. Matki Kościoła. To stosunkowo młode święto, gdy chodzi o liturgiczny wymiar. Do kalendarza liturgicznego w Polsce wpisane dopiero w XX wieku. Ale my, jako chrześcijanie, od samego początku rozumieliśmy fenomen zrodzenia nas pod krzyżem, kiedy właśnie Matka Najświętsza stanęła tam i zrodziła nas w agonii męki swojej i swojego Syna. Wszystko rozpoczęło się od tej Księgi Rodzaju, od tego fragmentu, kiedy nasi prarodzice zlekceważyli sobie Słowo Boga, okazali Bogu lekceważenie, wręcz pogardę. Bóg mówił, wszystko jest wasze. Dzieci, oddaję wam całą potęgę i dobro tego świata. Z wszystkiego możecie korzystać, ale tam nie idźcie, bo tam jest śmierć. To jest przepiękne wskazanie drogi życia. Bóg nie chce, żeby człowiek podszedł tam, gdzie jest śmierć. Przedziwne jest to i pewnie w wieczności będziemy to rozważali. Dlaczego nasi pierwsi rodzice, prarodzice, odrzucili Słowo Boga, nie dali wiary temu Słowu, czyli nie było tam aktu wiary. Bóg już wtedy zapragnął wiary, żeby stworzenie zawierzyło Jego Słowu, a oni nie zawierzyli temu Słowu, ale poszli tam, gdzie była śmierć i zawierzyli słowu buntownika, który mówił, na pewno nie umrzecie, otworzą się wam oczy i posiądziecie wiedzę samego Boga. I dali się zwieść, zawierzyli temu słowu. Tak, to był akt wiary. Gdyby nie zawierzyli, nie wyciągnęliby ręki po owoc z drzewa poznania dobra i zła. A więc w miejsce Słowa Bożego intronizowali w swoim sercu słowo Lucyfera. Wzgardzili Słowem Bożym. Tak. I ściągnęli straszne konsekwencje. Pierwsze, co wdarło się do duszy człowieka po grzechu, to lęk i strach przed Stwórcą. Przestraszyłem się. Ukryłem się, bo jestem nagi. Lęk. Stworzenie zaczęło bać się. Dziecko boi się rodziców. Przerażone. Adamie, któż ci to powiedział? Czy może spożyłeś z drzewa, co do którego dałem ci wskazanie, abyś nie spożywał? To nie ja, ona, niewiasta, którą przy mnie postawiłeś. Ona mi dała i zjadła. Dlaczego to uczyniłaś? Wąż mnie zwiódł, zjadła. Tam nie ma uznania winy. Tam nie ma upadku na kolana. Tatusiu, ratuj, pomóż. Zbłądziliśmy. Tam jest lęk i strach. I próba scedowania. Odpowiedzialności. To nie ja, to ona, to nie ja. No wypisz, wymaluj w chałupie. Jak dzieci zbroją. To nie, to ona. Ona się zaczęła, on się zaczął, nie? A nie ma winnych, nie ma winnych. To już się ciągnie z raju, nie ma winnych. No właśnie, a jak nie ma winy, to ciężko ją przebaczyć, bo Bóg nie może przebaczyć winy, której my nie uznajemy. Jeżeli człowiek nie uznaje grzechu, Bóg tego grzechu nie może przebaczyć. Dwóch kategorii grzechów nie może nam przebaczyć. I odpuść nam nasze winy taką miarą, jaką my odpuszczamy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie komuś przebaczyć jakiegoś grzechu, to i nam tego grzechu nie może Bóg przebaczyć, mówi Pan Jezus, kiedy uczył modlitwy Ojcze Nasz. I druga kategoria grzechów, których Bóg nie może przebaczyć, to te, których my nie uznajemy za zło. Jeżeli człowiek uważa, że go nie obowiązuje któreś przykazanie,
to on tylko sobie uważa. I nawet gdybyśmy wszyscy na świecie zagłosowali, że od jutra wolno kraść, wolno zabijać, cudzołożyć, to przykazania pozostaną dalej te same. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Bo to nie zależy od naszego głosowania i widzimisię, nie? Jednak kiedy nie uznajemy czegoś za zło, Bóg nie może tego przebaczyć. I co się dzieje? Co się wtedy dzieje? Jednak Bóg do szaleństwa kocha człowieka, swoje dziecko i pierwsze słowo kieruje do Lucyfera. Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty, straszne słowa. Wprowadzam nieprzyjaźń. To Bóg wprowadza nieprzyjaźń. To On przeklina. Człowieka nie przeklął. Człowieka nie wyrzucił sprzed swojego oblicza, ale człowieka ukochał wtedy do końca. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, potomstwo twoje, a jej ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz pięty. Zobaczcie, jak bardzo Bóg kocha. Nikt nie miał pojęcia, że kiedy Pan Bóg obwieszczał wyrok, to sam wziął konsekwencje grzechu człowieka na siebie. Tak, skoro jego dziecko nie uznało winy, to konsekwencje tego grzechu wziął na siebie. Bo nikt nie sądził, że tym, który przyjdzie, aby zniszczyć dzieło diabła, będzie sam Boży Syn. To słowo, którym nasi rodzice wzgardzili w raju. To słowo, przez które i dla którego Ojciec stwarza świat. I mocą którego stwarza świat. To właśnie to słowo, wzgardzone w raju, przychodzi i przyniesie nam z wieczności to drzewo życia utracone w raju. I krzyż stanie się tym drzewem życia i klęska człowieka zostanie przekuta w zwycięstwo, ale to zwycięstwo będzie w okrutny sposób ukazane światu, bo zwycięstwo szatana, że człowiek musi umierać i że cierpi, zostanie przekute na zwycięstwo Chrystusa, przyjmie granice ludzkiej natury, tym potomstwem, które się narodzi, będzie on. Nie może umrzeć w naturze boskiej, bo przecież jest życiem samym. Dlatego przyjmie granice ludzkiej natury i stąpi na ziemię. I stanie się to w momencie, kiedy nadejdzie pełnia czasu. Archanioł Gabriel zostanie posłany do dziewicy zaślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, której imię Maryja. Słowa archanioła Gabriela: bądź pozdrowiona, pełna łaski. Odsłaniają prawdziwe imię i godność tej młodej dziewczyny. A więc prawdziwe imię ukryte w sercu Boga to jest ta, która jest napełniona ogniem Ducha Świętego. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Czyli to jest prawdziwe imię, które Bóg ma dla niej, dla tej młodej dziewczyny. Pełna łaski. Bądź pozdrowiona, płonąca ogniem Ducha Świętego w całej pełni. Bądź pozdrowiona. A więc na tej podstawie my, chrześcijanie, uznaliśmy za prawdę, że niepokalana dziewica, skoro w całej pełni płonie ogniem Ducha Świętego, jest pełną łaski. To jest arcydziełem rąk Trójcy Przynajświętszej, jest nowym stworzeniem. Jest umiłowaną córką Boga Ojca, jest Matką Syna Bożego i oblubienicą Ducha Świętego, która płonie ogniem Ducha Świętego i nie spłonie. A ogniem Ducha Świętego może płonąć tylko duch niepokalanego poczęcia. I dlatego uznaliśmy za prawdę, że Maria od samego początku jest zachowana od zmazy grzechu pierworodnego. Jej wrażliwość więc i czystość jest nieskończona. Pomiędzy nami a nią jest nieskończoność. I pomiędzy nią a Stwórcą też jest nieskończoność. I ona wypełniła tą przestrzeń nieskończoną pomiędzy stworzeniem a Stwórcą, bo jest arcydziełem rąk. Przez nią, jak przez bramę życia, wkroczył w historię czasu i przestrzeni Boży Syn, po to, by zwyciężyć właśnie na krzyżu. I od amen, które powiedziała archaniołowi, aż po amen pod krzyż, będzie wierna do końca. Tam nas zrodzi jako swoje dzieci. Wiele lat temu
byłem zaproszony na rekolekcję do Ziemi Świętej, do pustelni mojego przyjaciela, brata Bogumiła Mariana Adamczyka, Szaleńca Bożego. Jego książki tutaj rozprowadzaliśmy w latach 70., 80. On między innymi w diecezji lubelskiej wygłosił wiele, kilka, przynajmniej 10 rekolekcji misji świętych w różnych parafiach tej diecezji. Miał misję kanoniczną od arcybiskupa Pylaka i poświęcił się całkowicie niepokalanej, złożył ślub, że nie będzie dotykał pieniędzy, będzie żył tylko z opatrzności Bożej jako pokutnik i pustelnik. I tak żył 60 lat, a ponad 20 lat mu towarzyszyłem jako ten, którego sobie znalazł kiedyś i wybrał. I powiedział, że adoptował mnie duchowo, że uklęknął i prosił niepokalaną matkę, żeby te wszystkie charyzmaty, które on już nie może używać, głosząc Słowa Bożego, żeby Matka Boża właśnie wyprosiła, abym ja mógł z nich korzystać. Ciekawe, nie? Aż mi się zimno zrobiło. Dlaczego? Bo 2 lata temu pochowałem go. Odszedł z tego świata. I tak jak pragnął na początku być kapłanem, chciał zostać właśnie szaleńcem Matki Bożej, ale plany były inne. I wyobraźcie sobie, że 60 ponad lat żył, nie posługując się w ogóle pieniędzmi, nawet ich nie dotykał. I kiedy przyszedł na niego czas, to Matka Boża zabrała go z tego świata, wyprosiła mu łaskę, że we wspomnienie właśnie rodziców Matki Bożej, Joachima i Anny, przyjął komunię świętą i w czasie dziękczynienia, kiedy uwielbiał Boga za całe swoje życie, zasłabł, chwycił go przyjaciel kapłan i w jego rękach umierał. Konał, serce stanęło, kiedy ksiądz go trzymał w rękach, a więc w rękach kapłana. Tak matka zadbała o swoje dziecko, które 60 lat służyło jej właśnie w pokutach i w poście. I w chwili śmierci prosił, żebym ja zdecydował, gdzie ma być pochowany. A więc zabrałem go do naszego sanktuarium i pochowałem w górce klasztornej. I zaraz kilka słów o tym miejscu powiem. On mnie zaprosił właśnie tam, do Ziemi Świętej, że chce, abyśmy coś wspólnego przeżyli. Wygłosił mi 33 dni rekolekcji o Matce Bożej. To zmieniło moje życie. Rozpoczynaliśmy to w miejscu, gdzie pod krzyżem stała Maryja. Tam, kiedy przeczytałem ten fragment Ewangelii, którą przed chwilą dzisiaj usłyszeliście, tutaj pisze, obok krzyża Jezusa stała matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A tam w Izraelu, na Kalwarii, ten fragment czyta się poprawiony, tak zwany uobecniony. Tam czyta się to tak. A tu, w tym miejscu, pod krzyżem Chrystusa stała Jego Matka. I siostra Jego Matki Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy ten fragment przeczytałem, to pamiętam, że straciłem kontrolę nad sobą. Ocknąłem się, jak klęczałem tam pod jej popiersiem, bo jest tam maleńki ołtarzyk, wbity miecz w serce Matki Bożej. Patrzyłem na jej oblicze i miałem wrażenie, że jest żywe, że łzy płyną po jej twarzy. I wtedy właśnie zadałem jej to pytanie, Matko, co czuło Twoje serce, kiedy patrzyłaś na konające dziecko? Co może czuć serce matki w takim momencie? Bo przecież wtedy Twój syn, który kona, zwrócił się do Ciebie słowami, Matko, oto Twoje dziecko. Umiłowany uczeń, nieraz to przypominałem, to przecież każdy, za kogo Chrystus oddaje życie, bo nie ma większej miłości od życia za przyjaciół. I to jest ten moment, kiedy On składa nas w jej sercu, w tym sercu, które przebite jest mieczem boleści. Czy jest możliwość, żeby w takim momencie matka odmówiła czegoś dziecku? Żeby to zrozumieć, trzeba empatycznie próbować stanąć w tym miejscu, to co Matka Boża powie do mistyków. Jeśli mnie szukasz i chcesz mnie znaleźć, pamiętaj, najdłużej stoję pod krzyżem,
tam czekam na Ciebie, bo tam rodzę Ciebie jako dziecko. Tam, gdzie kapłani celebrują najświętszą ofiarę, tam kona mój krzyż i tam stoję ja. Tam mnie znajdziesz. A więc konającemu dziecku nie odmówi. Dlatego mówimy, że Maryja rodzi nas pod krzyżem, rodzi Kościół, a więc staje się matką Kościoła. Dokładnie, nawet kiedy Chrystus skona, kiedy Jego serce stanie na krzyżu, to ma to cierpienie, to konanie jest przedłużone w jej konającym sercu. Bo przecież nie można sobie wyobrazić, że ona jest szczęśliwa, że on już nie cierpi, kiedy trzyma na swoich rękach, na swoim łonie jego martwe ciało, zmasakrowane. Przecież nie wyobrażam sobie, bo widziałem matki, które trzymają martwe ciała swoich dzieci i wiem, co wtedy się dzieje. I wiem, że to konanie trwa dalej. Nawet kiedy Chrystus już nie kona, ona dalej nas rodzi pod krzyżem, bo my już jesteśmy zanurzeni w tym ogniu Ducha Świętego, który tam płonie. Czyli Jezus najpierw uświęcił jej serce swoją obecnością, jej łono swoją obecność, a potem z wysokości krzyża złożył tam swój Kościół, swoich uczniów, synów i córki. I Maryja nas zrodziła, dlatego ma ten przywilej bycia matką. Matką każdego z nas i matką Kościoła. Ile więc bólu zadają jej te niesforne dzieci. Ukochani bracia i siostry, tak, kiedy wiele lat temu pracowałem właśnie tam, w naszym sanktuarium w Górce Klasztornej na północy, to jest między rzeką Brdą, Gwdą, Wdą, a Burami Tucholskimi. Znajduje się tam region, który nazywa się Krajna. Na kraju, 1079 rok, reakcje pogańskie, chrześcijaństwo dopiero raczkuje w naszej ojczyźnie, 1079 rok, chwilę wcześniej umiera zamordowany przez biskupa, przez króla Bolesława Szczodrego, Bolesława Śmiałego, zamordowany przy ołtarzu umiera biskup Stanisław, to jest ten sam rok. I 33 dni później, tam na Krajnie, ci, którzy tam mieszkają, nowo co ochrzczeni, którzy chcą kochać Boga, widzą przepiękną niewiastę, której towarzyszy słońce, widzą ją w nieprawdopodobnym świetle. Nie ma tam wielkiego orędzia, jest tylko krótko stwierdzenie: dzieci, jestem z wami, jestem z wami. Opiekuje się wami i nic więcej. I to wystarcza, że to miejsce przez wieki zaczyna żyć, że za to miejsce oddają życie, że tam się modlą, tam ich wypędzają, tam przychodzą. I w tym roku, dwa lata temu, rozpoczęliśmy wielką nowennę przed jubileuszem 1050 lat od momentu właśnie objawień. I tam miałem łaskę pracować w tym sanktuarium, nazywamy jej pierwszym objawieniem Matki Bożej na ziemiach polskich. Myśmy sprawdzili, bo podanie podało w kronice bernardyńskiej, że Matka Boża tam stanęła na tym miejscu w drugi dzień Zielonych Świąt, a więc dzisiaj jest liturgiczne wspomnienie tego dnia. Dzisiaj był tam potężny odpust, było tysiące ludzi, modlili się, prosili Boga i Matkę Bożą o pomoc. I myśmy sprawdzili w kalendarzach liturgicznych, kiedy przypadł ten dzień. Okazuje się, że wręcz byliśmy osłupieni, kiedy kalendarze historyczne, liturgiczne pokazały, że drugi dzień Zielonych Świąt w 1079 roku przypadł na dzień 13 maja. 13 maja. 1079 rok. Matka Boża widać tą datę w szczególny sposób ukochała, bo przecież kiedy przyjdzie ratować ludzkość w Fatimie, rozpocznie się to 13 maja, kiedy będzie ratowała życie naszego ukochanego rodaka świętego Jana Pawła II, to będzie 13 maja. A więc jest to jakaś duchowa łączność, jakaś logika w tym wszystkim, bo u Boga nie ma przypadków. U Boga nie ma przypadków. I dlatego, kochani, wiem, że to miejsce tam jest szczególne. Mogłem tam pracować,
właśnie oddając się na służbę Matce Bożej, która tam w uroczystość Matki Kościoła ma swoje szczególne święto, no bo przecież wtedy się objawiła. Przez wieki doświadczali ci ludzie tam wiele jej obecności, łask, nawróceń. Dużo celebrytów tam przyjeżdżało, jak tam organizowaliśmy różne akcje. Pierwsze festiwale piosenki religijnej Maria Carmen. To są lata, początek, koniec 70., początek 80., walka z komunistami, prawda, stan wojenny, to wszystko. Przyjeżdża tysiące młodych ludzi, nie wolno wam tego robić, no to jak możemy im zakazać? Mieliśmy po 10-15 tysięcy młodych ludzi pod namiotami. Przyjeżdżali artyści, którzy nie wiadomo dlaczego nagle mówi, proszę księdza, coś się ze mną dzieje, ja nie wiem o co chodzi, nie? Ale ja coś muszę z tym zrobić. Z czym? No ze swoim życiem, bo jak ja widzę te tysiące młodych ludzi modlących się tutaj, to ja nie wiem, ale ja wiem, że tu jest prawda. No właśnie, nie ma tam spektakularnych jakichś wielkich wydarzeń, ale nawróceń jest mnóstwo. Matka Boża działa właśnie tak skromnie tam. Jestem z wami i opiekuję się, czuwam nad wami. No i właśnie ostatnia wojna, kiedy nazistowskie Niemcy wjechały brutalnie do naszej ojczyzny. Z sanktuarium zrobiono przejściowy obóz dla duchowieństwa. To było miejsce, gdzie mieliśmy wielu braci zakonnych i nowicjuszy. Tam rozpoczynali swoją drogę. Zgłosiła się spora grupa młodzieńców w 1939 roku, bo chcieli zostać misjonarzami świętej rodziny, bo chcieli oddać się na służbę właśnie Matki Bożej i świętemu Józefowi w posłudze misjonarzy świętej rodziny. I wybuchła wojna, zastała ich w klasztorze. Byli dopiero od kilku tygodni, może od dwóch, trzech, a tu od razu wojna. Przełożeni mówią, jedźcie do domów. Część pojechała, a część mówi nie, my chcemy tutaj pozostać u boku Matki Bożej. Chcemy być misjonarzami świętej rodziny, ale czasy są niebezpieczne. Kiedy zamknięto klasztor i kiedy otworzono tam obóz dla duchowieństwa, nie było wątpliwości, że może to się skończyć śmiercią. I wówczas SS-mani mówili do tych młodzieńców, chłopców, 17-18 lat, wracajcie do domu. Ale część z nich mówi, nie, my chcemy tu zostać. Ojciec prowincjał mówi, wracajcie, bo to się może skończyć śmiercią. To słyszymy, co się dzieje. Jaka brutalna się robi ta wojna. Ojcze, skoro Pan Bóg nas tu przysłał, chcemy tu być. No i zostali. Aż tego feralnego wieczoru, tej nocy w listopadzie, z 11 na 12, jeśli dobrze pamiętam, właśnie przyjechali ciężarówkami i zabrali wszystkich, którzy tam byli. Naszych misjonarzy było 30 i pośród nich byli również ci chłopcy. Ci, którzy rozpoczynali życie zakonne. Kiedy zrozumieli, że najprawdopodobniej jadą na śmierć, to mamy świadectwa, że właśnie tam, w czasie jazdy, doszło do niezwykłej sytuacji. Tak przypuszczamy, że prawdopodobnie się zorientowali i postanowili, że skoro mają umrzeć, to chcą umrzeć jako misjonarze świętej rodziny. Byli dopiero kandydatami. I ojciec prowincjał, tak opatrzność Boża zrobiła, że on był z tymi młodymi chłopcami na jednej ciężarówce. I wtedy przyjął od nich w drodze wyjątku, w obliczu śmierci, śluby zakonne. Złożyli Bogu profesję, oddali się całkowicie Chrystusowi, by naśladować Go w stanie zakonnym. Dlatego ślubowali Mu ubóstwo, czystość i posłuszeństwo aż do kresu swoich dni, aż na wieczność, na zawsze, żeby z nimi zdecydował. No i kiedy ich prowincjał przyjął śluby i pobłogosławił takim znakiem krzyża, jak ten, który trzymam, SS-mani się zorientowali, zatrzymali wszystko i wtedy ich wyciągnięto. Okazało się, że już było po wszystkim, że zdążyli. Oczywiście dostali reprymendę ojca prowincjała, sponiewierano, wyrwano mu krzyż, a było to akurat przy jeziorze. Jeden z SS-manów wyrzucił ten krzyż daleko w jezioro. Mówi, nie będziecie tutaj żadnych cyrków wyprawiać. Koniec z tymi waszymi bobami. I co się okazuje? Oczywiście zginęli. Są męczennikami. Proces beatyfikacyjny jest
na etapie zbierania wszystkich dokumentów, bo Niemcy wszystko spalili. Trzeba było wszystko odszukać z powrotem. To jest mozolna praca. Ale ja głęboko wierzę, że są męczennikami, bo oddali swoje życie za Chrystusa. Ci młodzi chłopcy również zostali włączeni w poczet misjonarzy świętej rodziny. Po wojnie, kiedy ci oprawcy, mordercy składali świadectwa, to między, kiedy byli przesłuchiwani, to właśnie potwierdzili, że Bóg musiał przyjąć ofiarę, ponieważ to wszystko dziwnie wyglądało nawet dla nich. Kiedy po wojnie minęło trochę czasu, jeszcześmy się zastanawiali, czy to naprawdę jest informacja prawdziwa, zgłasza się do naszych przełożonych człowiek, rybak, który siecią łowił ryby w tym jeziorze i mówi, zaplątał się w sieci ten święty znak i mówi, to jest ten krzyż, który oni wyrzucili. I rzeczywiście ten krzyż się odnalazł, co potwierdziło nasze przypuszczenia i te świadectwa, które były. Tak, kochani, matka, kiedy bierze swoje dzieci, to od początku do końca. Ci akurat musieli stanąć obok niej pod krzyżem. Ci akurat oddali życie. Od nas dzisiaj tego nie wymaga. Od nas chce, abyśmy dochowali wierności Bogu do końca. Byśmy nie wstydzili się tego, że jesteśmy uczniami. Dlatego do nas mówi dzisiaj Chrystus z krzyża, synu, córko, to jest twoja matka. Jeśli chcesz, żeby w twoim domu doszło do Bożego Narodzenia, to musisz ją wziąć do siebie, tak jak Jan. A kiedy bierzesz Maryję do siebie, to ona nigdy nie przychodzi sama, ale wnosi do twojego domu Jezusa pod sercem, jak do domu Elżbiety. A kiedy jest właśnie wtedy w stanie błogosławionym, to pamiętaj, że jest też wtedy w ramionach świętego Józefa. Dlatego Boże Narodzenie dokonuje się tylko tam, gdzie wchodzi święta rodzina, gdzie święty Józef porządkuje tą stajnię, gdzie ten żłób wyczyści, gdzie wprowadzi niepokalaną dziewicę, aby mogli zaśpiewać również i w twoim domu, aniołowie, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Bądźmy tymi ludźmi dobrej woli. Amen.